Rodowa. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby godnie uczcić 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Rzeszowie, Krośnie i Jaśle i wielu innych miastach regionu odbyły się uroczyste obchody. W Rzeszowie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęła uroczysta msza święta. Następnie uczestnicy obchodów przeszli na rzeszowski rynek, gdzie przy pomniku generała Tadeusza Kościuszki odczytano preambułę Konstytucji oraz odegrano hymn państwowy. Obchodzimy dzisiaj 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która gruntownie zmieniała ustrój naszego państwa i miała stać się podstawą kolejnych reform. I choć od tego wydarzenia minęło wiele lat, to nadal w naszej świadomości Konstytucja ta zajmuje bardzo ważne miejsce. Konstytucja uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowożytną ustawą regulującą ustrój prawny państwa polskiego. Porządkowała system polityczny i prawny naszego kraju, wprowadzając prawo, które miało na celu ochronę interesu narodowego. Konstytucja 3-majowa była symbolem narodowych dążeń przez okres 123 lat zaborów. Przypominała o obowiązkach wobec ojczyzny. Dziś, w 227. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja, oddajemy hołd jej twórcom, którzy podjęli patriotyczne wyzwanie zmierzające do zachowania niezależności Rzeczypospolitej Polskiej. Przy pomniku przedstawiciele władz oraz mieszkańcy miasta złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięła udział kampania honorowa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Trzyma! Ładuj! Salwo! Ładuj! Samo południe prezydent miasta Tadeusz Ferenc oficjalnie rozpoczął 15. święto Paniagi. Paniaga to potoczna nazwa ulicy Pańskiej, najstarszej ulicy w Rzeszowie, dziś znanej jako 3 maja. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich tych, którzy przyjechali do naszego miasta. Bardzo serdecznie witam mieszkańców, kochanych mieszkańców Rzeszowa i witam naszą wspaniałą młodzież. Każdy z całą pewnością coś ciekawego znajdzie dla siebie. Bawmy się, Rzeszów jest wasz. Wśród atrakcji były koncerty, pokazy tańca, warsztaty oraz żołnierska grochówka. W obchodach wzięły udział tłumy rzeszowian. W Rzeszowie otwarto lotniczy plac zabaw. Nowy, interaktywny plac powstał obok Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od kilku dni korzystać z niego mogą dzieci. Pomysłodawcą lotniczego placu zabaw była firma MTU. Celem naszym i taką ideą, czy mottem przewodnim w budowie tego placu, w realizacji tego projektu było hasło od zabawy do nauki. I mamy nadzieję, że ten plac będzie kreował lepszą wyobraźnię, ale również zachęci młodych ludzi do poszerzania czy zdobywania w ogóle wiedzy na temat lotnictwa. No tak naprawdę to jest jedyny plac zabaw o tematyce lotniczej. Także bardzo się cieszymy, bo jako Rzeszów jesteśmy przecież prawie stolicą lotnictwa w Polsce, prawda? Mamy tutaj Dolinę Lotniczą. No i dzięki temu, że tej wspaniałej współpracy z firmą MTU udało się stworzyć coś takiego właśnie unikatowego.
Główną atrakcją jest samolot o długości ponad 9 metrów, połączony ze ścianką wspinaczkową. Mamy samolot, który ma w środku kokpit, na razie nie wyposażony jeszcze w interaktywne urządzenia, ale drugi etap przewiduje budowę wieży kontroli lotów, która będzie miała połączenie radiowe właśnie z tym samolotem. No i w tym drugim etapie samolot będzie wyposażony w wolant z symulatorem dźwięku silników, oczywiście sprzężonym z tym wolantem, i wtedy już właśnie kokpit będzie wyposażony w przełączniki, we wskaźniki, tak żeby odzwierciedlał prawdziwy kokpit samolotu. W przyszłości na placu zostaną zainstalowane także ławki z modułami USB. Chorwacki Split, nowym miastem partnerskim Rzeszowa. Umowa została podpisana w ubiegłym tygodniu w rzeszowskim ratuszu. Obie strony będą podejmować działania na rzecz poprawy stosunków, między innymi w dziedzinie gospodarki, handlu, kultury oraz transportu. Oczywiście edukacja, struktura, wynalazki, ale też nawiązanie kontaktów w zakresie turystyki, odpoczynku. Split to przecież piękna miejscowość położona nad morzem, a więc wypoczynek, który jest nam wszystkim potrzebny, będziemy prawdopodobnie jeździć. Dodam, że będziemy rozmawiać z LOT-em, żeby były uruchomione linie lotnicze właśnie do Splitu. Split jest drugim co do wielkości miastem w Chorwacji. Ma prawie 180 tysięcy mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i komunikacyjnym. Podobnie jak Rzeszów, wdraża wiele nowoczesnych rozwiązań, realizując ideę Smart City. Jest też największym ośrodkiem turystycznym na Chorwacji. U tom zmyslu prepoznaliśmy Rzeszów jako grad Europy. Rozpoznaliśmy w Rzeszowie miasto, które 10 lat temu było na podobnym etapie, jak teraz jest Split. W Rzeszowie widzimy możliwości, jak można w sposób mądry rozwijać miasto, nie tylko w celach turystycznych, jak można dbać o infrastrukturę, o młode rodziny i jak można dobrze funkcjonować. Chorwacki Split jest już 13. zagranicznym miastem, z którym Rzeszów podpisał umowę. 2 czerwca w Rzeszowie ruszy kampania społeczna pod hasłem Jedź ostrożnie, na swój pogrzeb jeszcze zdążysz. Akcja skierowana jest do kierowców. Przez 13 tygodni po rzeszowskich ulicach będzie jeździł specjalnie oznakowany karawan z trumną. Organizatorem akcji jest Fundacja Artis. Wyszłyśmy z koleżanką z inicjatywą, żeby informować, żeby ostrzegać kierowców przed jazdą brawurową, przed jazdą pod wpływem środków odurzających, żeby właśnie ograniczyć ilości wypadków. A kampania, ponieważ kampania ma szokować, właśnie nasza kampania szokuje, bo symbolem kampanii jest śmierć i karawan pogrzebowy. Proszę sobie wyobrazić, gdy ktoś usłyszy w ogóle o zakładzie pogrzebowym, to od razu nogę z gazu ściąga i zwalnia i stosuje się do przepisów. W ubiegłym roku na ulicach Rzeszowa i drogach powiatu rzeszowskiego doszło do ponad 720 wypadków, w których obrażenia odniosło ponad 800 osób, a 12 zginęło. Do największej liczby zdarzeń drogowych, do najtragiczniejszych zdarzeń drogowych dochodzi wtedy, kiedy jest ładna pogoda, kiedy są warunki drogowe dobre, kiedy jest sucho, kiedy świeci słońce. Z naszych obserwacji, z naszych statystyk wynika, że czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to są te miesiące, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków, kiedy tych ofiar jest najwięcej, kiedy te wypadki są najtragiczniejsze. Kiedy pada, kiedy jest zima i jednak kierowcy jeżdżą ostrożnie, jeżdżą wolniej, i to jest też sygnał dla wszystkich. Właśnie prędkość jest tym elementem, tą najczęściej powtarzającą się przyczyną zdarzeń drogowych. Do akcji włączyło się również miasto. Akcja potrwa do 2 września. Od piątku trwa remont placu Średniawitów, jednego z najważniejszych skrzyżowań w Rzeszowie. Dotychczas położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, wzmocniona o tak zwaną geosiatkę, która ma sprawić, że z placu znikną kolejiny. Musimy w warstwie ścieralnej wbudować pętle indukcyjne, które są odpowiedzialne za liczenie pojazdów dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Ten czas przebudowy nawierzchni placu Średniawitów wykorzystamy także do przebudowy całej sygnalizacji świetlnej, wymianie sterownika, wymianie okablowania, wymianie latarni, wymianie kamer. Prace potrwają do piątku do godziny 4 rano. W związku z modernizacją skrzyżowania wyznaczone zostały objazdy. Objazdy od strony ulicy Cieplińskiego odbywać się będą poprzez ulicę Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej do Dąbrowskiego.
Dla samochodów osobowych jeszcze będzie możliwy objazd przez ulicę Jagiellońską Unii Lubelskiej do Dąbrowskiego. Od strony ulicy Kilara objazd będzie przez ulicę prowadzącą do hali, później ulicę Lenartowicza, Chodkiewicza i Czackiego do ulicy Hetmańskiej, później przez Zofii Chrzanowskiej do Dąbrowskiego. Zmienionymi trasami kursują także autobusy. Remont placu Średniawiciów wyniesie około 1 800 000 zł. Będą nowe ścieżki rowerowe, toalety miejskie i poidełka w Rzeszowie. Rzeszowski magistrat zapowiada kolejne zielone inwestycje w mieście. Nowa ścieżka rowerowa ma powstać m.in. na trasie od Lisiej Góry do ulicy Jarowej. Będzie to ścieżka, która będzie oddzielała ruch pieszy od ruchu rowerowego. Ścieżka w pełni oświetlona, bardzo piękna. Oprócz tych działań chcemy przede wszystkim wydłużyć tą ścieżkę tartanową, która powstała na bulwarach właśnie tutaj i zakończyć ją w okolicach Lisiej Góry. Chcemy, żeby wzdłuż ścieżek rowerowych powstały poidełka dla naszych mieszkańców. Chcemy ustawić więcej ławek oraz utworzyć więcej miejsc do grillowania. Na terenie Lisiej Góry powstaną także nowe miejskie toalety. W najbliższym czasie zostaną zrewitalizowane dwa parki miejskie przy Rycerskiej oraz na osiedlu Miłocin. Czyli to jest wymiana nawierzchni w parku, budowa nowego oświetlenia. Powstaną również dwie fontanny. Jedna w miejscu tego zbiornika przeciwpożarowego, który jest na środku parku, druga natomiast obok szpitala płucnego. W sumie w ostatnich latach rzeszowski magistrat wydał na zielone inwestycje około 100 milionów złotych. Podkarpacie otrzyma blisko 117 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój podkarpackiej kolei aglomeracyjnej. Projekt budowy podkarpackiej kolei aglomeracyjnej składa się z dwóch etapów, to jest zakupu taboru oraz budowy i modernizacji linii kolejowych. Dzięki środkom unijnym wkrótce ruszy pierwszy z nich. Wiemy o tym, że transport oczywiście kolejowy jest transportem ekologicznym, bardzo pożądanym, bardzo dynamicznie się rozwijającym. Zatem nie może być też tak, aby Podkarpacie z możliwości finansowania tego typu inwestycji nie korzystało i stąd nasza złożona aplikacja o budowę kolei aglomeracyjnej w pierwszym etapie. Jest to zakup 10 sztuk taboru kolejowego, czyli 8 trzechczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch członowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Zakupiony tabor będzie obsługiwał 4 linie kolejowe, w tym nowo budowaną linię kolejową łączącą Rzeszów z Jasionką. Łącznie będzie to około 160 km. Przede wszystkim jest to znaczący krok w rozwoju i ułatwieniu komunikacji Rzeszowa jako stolicy województwa z miastami i miasteczkami ościennymi, ponieważ ułatwi to komunikację z szeregiem miejscowości oddalonych nieco od Rzeszowa, takich jak Dębica, Strzyżów, Kolbuszowa czy Przeworsk. Projekt rozwoju kolei aglomeracyjnych tutaj prezentowany przez województwo podkarpackie jest jednym z kilku projektów w kraju, które wykorzystują, zmierzają do wykorzystania istniejącej, ale także do rozwoju nowej infrastruktury kolejowej. Tak jak powiedział pan minister Słowik, rozwój kolei jest jednym z priorytetów tej perspektywy finansowej, a wykorzystanie tej kolei do rozwoju, do zwiększenia potencjału transportu publicznego w aglomeracjach, to jest ten kierunek, który jest jednym z najbardziej efektywnych kierunków wykorzystania linii kolejowych. Zakupiony dzięki dofinansowaniu unijnemu tabor będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Koszt tej inwestycji szacowany jest na około 287 milionów złotych. Przy czym tak jak pan marszałek wspomniał, żeby ten projekt był kompletny, ponieważ dzisiaj zapewniamy współfinansowanie taboru, natomiast konieczne są duże nakłady na modernizację infrastruktury i na wybudowanie nowej linii na lotnisko. Więc wniosek w kolejnym, trzecim konkursie dedykowanym w dużej mierze samorządom jest w trakcie procedowania. Wartość tego projektu wynosi około 300 milionów złotych, w tym finansowanie unijne około 200 milionów. W sumie budowa podkarpackiej kolei aglomeracyjnej wyniesie ponad 580 milionów.
Ruszyły specjalne kursy linii autobusowej Zobacz Rzeszów, umożliwiającej zwiedzanie Rzeszowa. Autobusy kursować będą w każdą niedzielę o godzinie 13. Przejazd autobusem jest bezpłatny. Podczas podróży pasażerowie będą mogli zobaczyć m.in. najnowsze inwestycje realizowane w mieście. Po raz pierwszy będziemy jechać trasą S19, czyli nowo oddanym odcinkiem pomiędzy węzłem Rzeszów Zachód a Rzeszów Południe. Będziemy w tym kontekście mówić przede wszystkim o zwiększeniu, o polepszeniu dostępności komunikacyjnej naszego miasta. Będziemy jechać koło trasy Dworzysko, koło której 2 lata temu już jechaliśmy, teraz wracamy w to samo miejsce, więc dojeżdżając do węzła autostradowego powiemy także o strefie ekonomicznej, pokażemy najnowsze inwestycje, które już z ulicy Krakowskiej są doskonale widoczne. Dodatkowo podczas całej trasy będziemy mówić o najnowszych inwestycjach, przede wszystkim transportowych, ale także tych z dziedziny Smart City, które się w mieście udaje nam realizować, o wymianie taboru autobusowego. Będziemy także mieli okazję jechać przez ulicę Podkarpacką, czyli tą ulicę, która w tej chwili jest poszerzana, tak żeby wyjazd z Rzeszowa był łatwiejszy, szybszy i wygodniejszy dla naszych kierowców. Na trasie poruszał się będzie nowy 18-metrowy autobus przegubowy firmy Solaris. I łącznie razem na miejsca siedzące i stojące może jednocześnie zabrać w dobrych warunkach w dalszym ciągu 140 pasażerów, więc to na pewno liczba wystarczająca na aktualne potrzeby miasta. Poza tym wyposażony jest we wszystkie te elementy, które mamy, wszystkie nasze nowe autobusy, czyli klimatyzacja, ogrzewanie, informacja pasażerska, monitoringi, kasowniki, bilotomaty, miejsce osobne jest dla wózka inwalidzkiego, osobne dla wózka dla matki z dzieckiem. Bezpłatne bilety na przejazdy można odebrać w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w podziemnej trasie turystycznej. Mieszkańcy Zalesia po raz kolejny pojawili się na sesji Rady Miasta Rzeszowa. Powód wciąż ten sam. Sprzeciwiają się zabudowie terenów zielonych. Tym razem chodzi o skwer między ulicą Daliową a Lawendową. To osiedle ma największy wskaźnik smogów. Stężenie pyłków. Jeżeli nam tam dodadzą około 300 rodzin, bo tak teraz deweloperzy budują, że jest na każdy ar nie wiadomo ile rodzin, to my się tam udusimy. Po prostu. Dlatego chodzi nam o to, żeby tam pozostało tak, jak jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Tereny zielone urządzone. Tak jest. Ostatecznie radni nie zgodzili się, aby projekt uchwały wszedł do porządku obrad. Jest to jedyny teren, który w tym rejonie jest miejscem rekreacyjnym. On służy przez wiele, wiele lat mieszkańcom i chcielibyśmy, żeby właśnie ten teren mieszkańcom pozostał do dyspozycji. I wnioskujemy i będziemy chcieli robić wszystko, żeby ten teren zamienić z miastem i żeby miasto ten teren urządziło pod zieleń i oddało go mieszkańcom. Zieleń jest tak samo ważną funkcją w życiu miasta, jak drogi czy tereny inwestycyjne i nie wolno tak lekceważyć zieleni, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy tak na osiedlu Zalesie jest to jedyna zieleń rekreacyjna na tym osiedlu.